Sponsorem polskiej reprezentacji jest PGE Polska Grupa Energetyczna. No, co mogę powiedzieć? W tym sezonie to był trzeci już mój finał indywidualny. W końcu dało się zgarnąć blachę, to co się liczy. Super uczucie. Jeszcze troszkę musiałem tam powalczyć w tym biegu, nie? A nie tak, że coś tam się zadziało, nie? Bo też ten chłop, co dał te dyskwalifikacje, to ze mną tak naprawdę walczył, a nie z kimś tam i coś się zadziało, więc jest fajnie, naprawdę. Satysfakcjonuje mnie, co nie? Można powiedzieć dzień bez medalu, dniem straconym. Wczoraj Łukasz Kuczyński, a dzisiaj Michał Niewiński z brązem. To jest program Jazda na Krawędzi. Ja nazywam się Paweł Tworek i zapraszam na drugi odcinek tego programu, który tworzymy specjalnie dla Was. No a dzisiaj moimi gośćmi są Kamila Stormowska i Michał Niewiński wspomniany. Cześć. Cześć, cześć. Wczoraj zapytałem Łukasza, jak smakuje ten medal. No to dzisiaj to samo pytanie do Ciebie, jak on smakuje? No co mogę powiedzieć? No bardzo dobrze, no smakuje po prostu, no jesteśmy u siebie, byli cała moja rodzina, moi przyjaciele, to bardzo mi zdecydowanie pomogło. Był to ostatni dystans na ostatnim pucharze świata, gdzie moim celem właśnie było zdobycie tego, w tym sezonie zdobycie tego indywidualnego medalu, więc powiedzmy upiekło mi się tutaj, na ostatnią chwilę wskoczyłem w ten medal. No naprawdę niesamowite przeżycie. Ale ja dokładnie zapytałem o to, jak smakuje, zatem próbuj. No właśnie, to był bardzo ciekawy wyścig. Steven Dubois, pierwsze miejsce, Denis Nikisza, drugie, ty na trzecim miejscu, mocni rywale. Co się działo w trakcie tego biegu? No, zdecydowanie było gorąco od samego początku biegu, no bo na starcie już Kanadyjczyk, no to było widać po tym, jak rozgrywał ten bieg, że miał założone, że chciał na starcie od razu mnie nie mijać, lecz ja się nie dawałem tak łatwo. Przepchnął mnie troszkę. No walka bark w bark. Dokładnie, przepchnęliśmy się troszkę, straciłem troszkę prędkości, ale też miałem świadomość, że jeśli zachodzi taka sytuacja podczas biegu, to on może dostać dyskwalifikację. A wiedziałem, że za mną jest jeszcze jeden zawodnik, Holender, więc wiedziałem, że muszę dojechać czwarty przynajmniej, bo to i tak już może mi dać medal. Miałem to w głowie, ale pomimo tego po mecie nie mogłem się jeszcze cieszyć, no bo to wszystko zależało od sędziów. Całe szczęście sędziowie zdecydowali, moim zdaniem też słusznie, bo to on był agresywny po prostu w tym momencie. No i dzisiaj mogę posmakować tego medalu. A ty z kolei, Kamila, jesteś finalistką finału B na 1000 metrów. Tutaj również mocne rywalki, bo między innymi Susan Schulting, Michelle Velzebor. No, największa, najwyższa stawka. Tak, no, myślę, że dobrze rozegrałam ten bieg, aczkolwiek jeszcze chciałam utrzeć nosa tutaj Susan. Wydaje mi się, że to był dobry bieg, niestety z rezultatem dyskwalifikacji, ale... Wydaje mi się, że po prostu dobrze przejechałam ten bieg. To gdybyśmy jeszcze mieli się skupić na tych plusach, na tych mocnych stronach tego biegu, to co z niego zapamiętałaś na plus? No, jako jedyna tak naprawdę dojechałam w stawce tej dwuosobowej, a wiadomo, Susan nie jest jakąś słabą zawodniczką, tylko jest rekordzistką świata na tym dystansie, więc myślę, że to dobrze prosperuje na przyszłość, że będę walczyć z najlepszymi i już walczę. A takie sytuacje jak ta, która ci się przydarzyła, czyli tak zwane wykluczenie, jak sobie w takich sytuacjach radzisz? No bo na początku nie wiesz tego, jest to weryfikowane przez sędziów. No właśnie, szybko o tym zapominasz, czy jednak analizujesz? Znaczy, po prostu muszę trochę o tym zapomnieć. Jest na pewno analiza, ale muszę o tym zapomnieć, bo jeżeli dostałam dyskwalifikację, to wynika to z tego, że ja popełniłam jakiś błąd i muszę się z tego nauczyć, ale też równie szybko zapomnieć o tej dyskwalifikacji i po prostu pomyśleć, że zrobiłam naprawdę dobry bieg. No i na pewno jest wsparcie wśród kolegów, nie tylko kibiców, którzy tutaj byli dzisiaj licznie zgromadzeni, ale też przede wszystkim kolegów z drużyny. No tak, oczywiście, że tak. I tutaj myślę, że też my siebie wspieramy, ja wspieram tutaj Michała czy Łukasza, jak zdobywają medale, ale też i innych zawodników, jak im dobrze idzie, a też jak im nie idzie. A skoro o tym mowa, no to zobaczmy, jak Łukasz Kuczyński kibicował, dopingował Michała w trakcie jego biegu. Tak się zastanawiam, kto jest bardziej tutaj skupiony. Kto tutaj więcej jeździ? Pewnie nie widziałeś jeszcze takich obrazków. Nie, nie. I co myślisz? No co mogę powiedzieć? No,
coś takiego bym sobie właśnie wyobrażał, Łukasz bardzo mocno przeżywa. To aż tak chwyta za serce, tak, takie wsparcie. Tak, zdecydowanie chwyta, bo też Łukasz jest taką osobą, która przeżywa właśnie te biegi. Jak, przede wszystkim to jest taka różnica, że nawet jak jedziemy na przykład sztafety, czy mieszaną, czy męską, czy właśnie jak ktoś inny jedzie, to różnica jest taka, że jeśli się ogląda to za bandy, to nie ma się wpływu na to, co się dzieje na lodzie. I to jest najgorsze, bo jeśli jesteśmy na lodzie, to po prostu jesteśmy skupieni, jesteśmy gotowi do walki i po prostu walczymy na tym lodzie, prawda? A stoimy poza lodem i nie mamy na to wpływu. I to jest najbardziej stresujące, że po prostu nie możemy w tym momencie nic zrobić, tylko patrzeć, dopingować i się tylko wtedy można stresować, no bo nic nie zrobimy. Nie? A kto jest takim najbardziej emocjonującym się członkiem kadry? Wiemy, że na przykład trenerka jest bardzo wyważona, spokojna, a z kolei kto jest takim wulkanem energii? No właśnie ten Łukasz, to widać na tym nagraniu. Wydaje mi się, że ty też. Ja też poniekąd, ale też... Lubisz, że tak powiem, w cudzysłowie podkręcić publiczność, wykonać jakiś gest w jej kierunku. Tak, tak, tak. To na pewno lubię, bo przede wszystkim ten hałas, to wszystko to podkręca mnie, prawda? To pomaga, jeszcze bardziej motywuje, ale przede wszystkim myślę, co jest najcięższe w tym wszystkim, to żeby chcę wejść w tą interakcję z kibicami, ale nie mogę stracić skupienia. I to jest najcięższe w tym wszystkim, prawda? Więc nie zawsze też mogę sobie na to pozwolić, takie mam wrażenie. No ale jednak wychodzą ten finał, a nie wyobrażam sobie, żebym nie mógł wejść w interakcję z kibicami. U ciebie, Kamila, z kolei spokojniej. Tak, u mnie, ja jeszcze nie umiem tego wyważyć i po prostu nie potrafię, myślę, że nie potrafiłabym zachować skupienia na swoim biegu, dlatego nie wchodzę w interakcję, ale podoba mi się to, co Michał robi i na pewno w przyszłości będę próbować, ale jeszcze nie w tym sezonie, bo dopiero się uczę. Okej, czyli Kamila tutaj zapowiada, że będzie kokietować trochę kibiców. Mam nadzieję, tak. No dobrze, staramy się też w tym programie trochę wyjaśnić tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z kibicowaniem, z short trackiem, na czym polega też ta dyscyplina, więc dzisiaj chciałbym Was zapytać o te finały A i B. Skąd te finały się wzięły, dlaczego to jest tak podzielone i od czego zależy, kto w jakim finale wystąpi? No mogę ja zacząć. Finały B przede wszystkim, no to się mówi się na to finały pocieszenia, prawda? Ale to też chodzi głównie o to, żeby... Po to też są, żeby ustalić ranking osób, które już były w tych półfinałach, prawda? No bo tak naprawdę jeśli odpadasz w półfinale, no to wtedy nie masz ustalonego żadnego rankingu, a po czasach nie ma sensu u nas tego ustalać, no bo u nas to nie wygląda tak, że wyjeżdżamy na bieg i jedziemy ile sił w nogach, więc to jakby nie jest to miarodajne, więc po prostu jest potrzebny ten finał B, żeby ustalić też ranking tych osób, które odpadają w półfinale. No i przede wszystkim też, co u nas jest ważne, my potrzebujemy mega dużo się ścigać do tego doświadczenia i to też jest mega potrzebne, żeby właśnie się jeszcze więcej ścigać, jeszcze więcej biegów, po prostu mieć tych przejechanych na najwyższym poziomie z najlepszymi. Na tych biegów dobrych w Waszym wykonaniu było naprawdę sporo. No i teraz chcielibyśmy podsumować to, co się wydarzyło dzisiaj, ale też w ciągu ostatnich dni i w ciągu całego Pucharu Świata, a tego podsumowania dokona trenerka reprezentacji Polski w short tracku Urszula Kamińska. Myślę, że to był super występ naszych zawodników. Zdobyliśmy dwa brązowe medale, byliśmy blisko wejść do finałów, finał Feliksa. Dzisiaj finały B i Kamili i Feliksa naprawdę pokazują i Dianę pokazują, że jesteśmy na wysokim poziomie, że jesteśmy w czołówce. To jeden z lepszych sezonów. Pokazaliśmy, że potrafimy się ścigać, że jeździmy bardzo szybko. Byliśmy ponad 30 razy w top 10, ponad 10 razy w top 4. Zdobyliśmy 4 medale Pucharu Świata. To był naprawdę ciężki sezon, wyrównany sezon, ale na bardzo wysokim poziomie. Jesteśmy z tego sezonu zadowoleni. Natomiast tak jak powiedziałam, on się jeszcze nie skończył ze szczytami Mistrzostwa Świata. Jedziemy na te Mistrzostwa Świata z taką samą myślą, jak przyjechaliśmy tutaj, po medale. Wczoraj były pytania od Was, od widzów, a dzisiaj czas na szybkie strzały. Będzie to taka zabawa, w której losuje Michał pytanie dla naszej drugiej rozmówczyni, czyli oczywiście dla Kamili, i Kamila losuje pytanie dla Michała. Zatem rozpocznijmy. Panie przodem, czy Panie panowie? Przodem. Dobrze, teraz. Ulubione miejsce w Gdańsku? Ulubione miejsce w Gdańsku? No to chyba na plaży bardzo lubię przybywać, na pewno. Też Hala Oliwia, na pewno. Ulubione, też czasami mi się zdarzyło spędzić trochę czasu na ulicy Elektryków, ale to tak po prostu
imprezowo. Nie, właśnie, właśnie nie do końca, no bo też nie możemy imprezować, nie? Byłem tam parę razy, to jest na pewno fajne miejsce, no ale też no, ze względu na to, jaką rolę pełnię, tak, no to nie mogę sobie pozwolić, że gdzieś tam spędzać tam niewiadomo ile czasu. Parę razy byłem, też bardzo, bardzo lubię to miejsce. To zatrzymam się przy tym temacie. Łatwo jest... No właśnie niełatwo chyba jest utrzymać taki lifestyle, gdzie jednak nie można zawsze wyjść z kolegami wieczorem. Trzeba trzymać tę dyscyplinę. No już zdecydowanie, szczególnie, że ja mam dopiero 20 lat, więc to jest taki wiek, w którym wszyscy znajomi to są na studiach, prawda? I na studiach no to wiadomo jak życie wygląda, prawda, studenta. No ja nie jestem jak inni, całe życie nie mogłem być jak inni, moje życie wyglądało zawsze inaczej niż moich znajomych, rówieśników i tak dalej. No muszę się z tym pogodzić, no i... Ale z kolei oni się cieszą, że mają kolegę, który zdobywa medale. Dokładnie, dokładnie. To jednak ja mogę powiedzieć sobie, że jestem mistrzem świata juniorów, to ja byłem na igrzyskach i jednak myślę, że to jest warte tego, prawda? To no jest to tego warte. Teraz kolejne pytanie, zobaczymy co tutaj z naszego pudełka wylosujesz. Ulubiony film. O nie. Myślę, czemu nie? Myślę, że bo nie mam ulubionych filmów, mogę powiedzieć ulubiony serial. O, jak najbardziej, pewnie. Nie oglądam, a myślę, że ulubiony serial to będzie Prison Break i Suits. Tak, to chyba to, co oglądałam już ze 3-4 razy wszystkie sezony. No to rzeczywiście trzymające w napięciu i można powiedzieć takie kino akcji. Tak, Prison Break, tak, a Suits no to taki po prostu serial do obejrzenia, do wychillowania się. No to znamy już rekomendacje Kamili, no to teraz czas na kolejne pytanie. Wymarzony kierunek wakacyjny. To dobre. Dawno, nie pamiętam kiedy ostatnio byłem na prawdziwych wakacjach, prawda? Ale myślę, że moim wymarzonym kierunkiem jest Australia. Australia zdecydowanie. Mam też tam rodzinę w Australii. I na pewno myślę, że przymierzam się gdzieś tam. I co byś chciał zobaczyć w tej Australii? Oj, to mogę wymienić cały czas, no. Jednak tam kompletnie to inaczej wygląda życie w Australii, tak flora, fauna, tak tam są zwierzęta, których u nas nie ma, prawda? No powiedzmy, dobra, no pójdziemy do zoo, zobaczymy tego kangura, tak? Ale to w Australii to wszystko można na co dzień spotkać, tak? No wyjdziemy na podwórko i te zwierzęta są tam, nie? To jest naprawdę niesamowite. Nawet... Też pamiętam, próbowałem nurkowania, jak byliśmy na Teneryfie, to na pewno też bym chciał zanurkować w Australii, przy rafie koralowej, to na pewno myślę, że to musi być niesamowite przeżycie. To trzymamy kciuki za tę podróż. Dziękuję. A teraz trzymamy kciuki za to, żeby udało się wylosować równie ciekawe pytanie dla Kamili. Najlepszy sposób na celebrację zwycięstwa? No myślę, że z najbliższymi, z rodziną i ze znajomymi. Tutaj z teammate'ami, bo to oni ze mną ciężko pracują. No i z trenerami oczywiście i tak myślę, że po prostu cieszenie się, gratulowanie i to jest dla mnie chyba najlepszy sposób, bo ja ani nie imprezuję, ani nie popieram tego, więc to taka cieszenie się po prostu z najbliższymi. No a na pewno jedną z takich osób jest Diane Sellier, o którym już teraz zobaczymy materiał. To czwarte miejsce w finale B na 500 metrów. Zatem Diane, oddajemy Ci głos i zobaczmy, co tam się działo. I was feeling really good. Unfortunately, I cannot finish until the end, but it is what it is. I wanted to win, you know. It's not winning, so it's not the same. So next time, I wish to do better. I would sum up the season a bit difficult for me. Yeah. It was, I don't know, tough physically, mentally. I had a few injuries. So preparation was good, but during the season, it was a lot of ups and downs. But I think that I'm getting slowly and slowly back to my level and to get to the top. And I think I'm on the good way.
Magia zadziała się w naszym studiu. Przed chwilą była tutaj Kamila Stormowska i Michał Niewiński, a teraz prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, pan Rafał Tataruch. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie Rafale, czas podsumować to, co się wydarzyło, no i też opowiedzieć o ceremonii Crystal Globe, bo to pierwsza taka okazja w Polsce podczas finału Pucharu Świata w short tracku. Jak to wyglądało od kulis? Wiele imprez, które zorganizowaliśmy, żeby przekonać ISU, Międzynarodową Unię Łyżwiarską, do tego właśnie, aby dostać tą imprezę, tą celebrację i móc to świętować na naszym podwórku i też móc pozwolić naszym zawodnikom, żeby właśnie pokazali się z jak najlepszej strony, a wcześniejsi uczestnicy programu pokazali to jak najlepszej strony. Tak, to jest ciężka praca, bo czekaliśmy na to chyba 4 lata. Wiele imprez zorganizowanych i na torze długim i w short tracku, żeby pokazać, że team, który to wszystko przygotowuje, robi to naprawdę perfekcyjnie. I takie też mamy oceny. Dzisiejsze oceny z zakończenia tego globu również są bardzo pozytywne. Tak jak Mistrzostwa Europy były jednym z najlepiej zorganizowanych imprez na świecie, tak mam nadzieję, że również finałowy Puchar Świata będzie miał bardzo wysokie noty. Jak to z Pana perspektywy wyglądało? A widziałem, że przyglądał się Pan bardzo szczegółowo temu, co się dzieje. No tak jak się mówi, Pańskie oko konia tuczy, wiadomo, to każdy wie, co ma robić. I ten team, którym zarządzam, robi to naprawdę perfekcyjnie. Każdy zna swoje zadania, są niezależni i wcale nie musiałbym tutaj być i pilnować, bo każdy wie, co ma robić. A ta rywalizacja sportowa, te 2 brązowe medale? No, to jest creme de la creme, to jest wisienka na torcie i dla każdego organizatora to jest niesamowite, kiedy człowiek włoży tyle pracy w to wszystko, co się dzieje i jeszcze mamy takie sukcesy, jakie mamy. A to jest naprawdę ogromne osiągnięcie. W tym sezonie nasi shorttrackowcy zrobili coś niesamowitego. To przeszli na 3 poziomy wyżej. Po tych medali, tych finałów, 4 miejsc również, to jest coś nieprawdopodobnego. Cieszymy się z tego ich postępu. Mnie cieszy również to, co Pan mówi i tak się zastanawiam, co Pana najbardziej, nie tyle co cieszy, ale ekscytuje w short tracku. Ekscytuje? Znaczy cieszy na pewno to te medale, to jest coś niesamowitego, ekscytacje i to takie czasami negatywne rzeczy, kiedy czekamy i to rozwiązanie, kiedy sędziowie patrzą w te filmy i tu raz nasz dostaje pena, raz ktoś inny i nasz idzie do góry. Ten short track jest naprawdę nieobliczalny, jest mnóstwo takich właśnie sytuacji. Praktycznie tutaj tak dużo się działo, taka była zacięta rywalizacja, że praktycznie każdy bieg, szczególnie te półfinałowe, finałowe, musiały być sprawdzane przez dodatkowych sędziów, przez video replay, żeby to dobrze rozstrzygnąć, żeby faktycznie zawodnicy nie mieli zastrzeżeń do decyzji sędziowskiej, więc to na pewno ekscytuje bardzo mocno. No i dzisiaj można powiedzieć, że smutek z tego powodu, że już kończy się ten Puchar Świata, ale z kolei tylko kilka dni dzieli nas od kolejnej imprezy, czyli Mistrzostw Świata Juniorów. Te rozpoczną się 22 lutego i to będą 4-dniowe zmagania. Tak, już w czwartek zaczynamy kolejną imprezę. Czy smucimy się? Ciężko powiedzieć, że się smucimy, bo tak czekamy, aż to wszystko dobrze się zakończy, że nie ma żadnych wielkich wypadków jako organizator, jak to się mówi, że nie ma żadnych potknięć, tak? Że to wszystko w dobrą stronę idzie i się dobrze kończy, więc zawsze do tego ostatniego gwizdka czekamy, żeby to naprawdę dobrze zakończyć. No i już myślimy, już teraz przygotowujemy się praktycznie od jutra, od rana do kolejnej imprezy, którą zaczynamy w czwartek, Mistrzostwa Świata Juniorów. Najlepsi juniorzy na świecie, również nasi, którzy mam nadzieję, że pokażą się z dobrej strony, bo są naprawdę wysoko w rankingach, no i czekamy na kolejne sukcesy naszych. A Pan dzisiaj pewnie też szybko nie pójdzie spać, jeszcze trochę obowiązków pozostało. Tak, zawsze tak jest, że chcemy podziękować przedstawicielom ISU za to, że tutaj są, że przyjeżdżają, że dobrze nas oceniają, więc jeszcze spotkanie, mam nadzieję, że niezbyt długie, gdzie sobie te wszystkie rzeczy przegadamy. To muszę jeszcze zapytać już tak na sam koniec, jakie kolejne plany, co planuje Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego pod kątem też tych imprez, na które mogą liczyć kibice? Przyszły rok też jest, obfituje w imprezy. Czekamy na zakończenie hali w Zakopanem. Tam akurat będą 2 imprezy otwierające ten obieg, bo 2 Puchary Świata Juniorów. Ostatni weekend listopada i pierwszy weekend grudnia. I czekamy też na przyznanie, mam nadzieję, że blisko będziemy ogłosić kolejną dużą imprezę.
również na torze długim, również w Zakopanem, ale to chyba w przyszłości, jak już będzie oficjalnie potwierdzone. No i kolejny sezon, bo w przyszłym sezonie nie mamy nic niestety z short tracku, ale oczywiście jesteśmy gotowi do wzięcia, bo czasami się zdarza, że jesteśmy w stanie przejąć imprezę, którą ktoś nie zorganizuje albo rezygnuje, ale w kolejnym sezonie przedolimpijskim mamy tutaj Puchar Świata przedolimpijski, więc bardzo ważne wydarzenie, bo tu będą wszyscy robili kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie i mam nadzieję, że nasi również będą tutaj na 100% i pokażą się z dobrej strony. Szczęśliwe miejsce. Tak jest. Panie prezesie, wiem, że obowiązki wzywają, zatem będziemy w tym momencie już kończyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam Was do oglądania, do subskrybowania kanału Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego na YouTubie. Jesteśmy również na social mediach. To jest program Jazda na Krawędzi. Ja nazywam się Paweł Tworek i do zobaczenia niebawem. Do zobaczenia. Sponsorem polskiej reprezentacji jest PGE Polska Grupa Energetyczna.